Cześć moi drodzy, witam na kanale 64BTV. Dzisiaj taki szczególny odcinek, bo z synem. Syna bolał brzuch w szkole, więc odebrałem go wcześniej, ale za to, że był super turbo grzeczny i buzia z plusem uśmiechnięta w szkole, postanowiliśmy nagrać razem odcinek. Już kiedyś to obiecywałem, bo żeśmy tak się kiedyś przymierzali, ale jakoś nie było czasu, nie było okazji, ale teraz nagle. Niespodzianka, cześć. Super będzie. Super. Możesz się przywitać, Wojtek, jak chcesz, bo zastanawiałeś się, czy wypada się przywitać, tak? Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchajcie, zaczynamy misję. Poprzednio skończyliśmy z ambitnym planem, który ma nas doprowadzić do zniszczenia placówki obcych, która znajduje się tutaj. Wybraliśmy sobie już skład zespołu. Zmian chyba żadnych wprowadzać nie będziemy. Mamy mocny team dwóch grenadierów. Zaczekajcie jeszcze chwilę. A niestety, na tym kablu od słuchawek nie mam ściszania. Gramy na dwóch słuchawkach, na tych u syna jest ciszej, tak? Na moich jest głośniej. Ale to takie kwestie techniczne, mniejsza z tym. Słuchajcie, Wasame, Akemi, Nowak, Spark, Hattrick i Młot. Lecimy na misję. Myślę, że zabraliśmy wszystko i niczego swoim zwyczajem nie zapomniałem. Spark jak zwykle poszedł pierwszy do Avengera. Zapomniałeś statku? I lecimy. Słucham, Wojtusiu? Zapomniałeś statku? Wiesz co, powiem Ci, że ja mam strasznie głośno i nie bardzo Cię słyszę. Słucham Ciebie teraz. A masz statek? Tak, mamy statek. Mamy duży i mały statek, Wojtku. Z dużego statku leci mały i ten mały leci na misję. Ja Ciebie troszkę nie słyszę, bo nie mam odsłuchu na słuchawkach tego, co mówisz przez mikrofon, bo mam je bezpośrednio tylko podłączone pod źródło dźwięku z gry. Natomiast Wojtek siebie słyszy dobrze, bo jego kabelek idzie przez rejestrator dźwięku, który zapewnia odsłuch. Ale to znowu takie kwestie techniczne, które mogą wyjaśniać moje dziwne zachowanie podczas tej rozgrywki. Misja łatwa i przyjemna, bo nie będziemy mieli czasu na liczenie czasu, który będzie nam odliczał tu i do zakończenia misji, więc spokojnie będziemy mogli sobie poczekać, jak odnowią nam się wszystkie zdolności i pokonamy wszystkich ufoków. Jest już zielono, lecimy. Misji nie ma co opisywać, bo oczywiście wszyscy wiecie, to już jest 71. odcinek naszej gry. Z dodatkiem War of the Chosen. Wiesz co, Wojtek, ja sobie tutaj przeplotę rączkę tak przez ciebie troszkę, bo będę potrzebował kawałek klawiatury, wiesz? Opa, chodź tutaj. Wygodnie ci? Tak. No to super. Od kogo zaczniemy? Właściwie możemy sobie zacząć dowolnie, bo wszyscy nasi operatorzy są ukryci. Jakoś tak z Parkiem nie mogę się zacząć ruszać na początek. Więc tak, nie spieszymy się, cel misji jest tutaj przed nami. Poszukajmy sobie jakiegoś miejsca dla naszej snajper. Tutaj przez moment gdzieś widziałem jakąś wieżę, ale to nie będzie chyba dobra miejscówka. Może po drodze coś znajdziemy. Jest jakaś stacja benzynowa, gdzie moglibyśmy naszą Hattrick postawić. Dobrze, no to pierwsze koty za płoty. Biegniemy tutaj i zobaczymy, co przed nami. W pierwszym ruchu raczej przeciwników nie znajdziemy. No to za drzewo. Czy za drzewem, czy za krzakiem, i tak nas deszcz będzie moczył. Pada, jak widać, rzęsiście. Na szczęście my siedzimy w domu i wszystko jest ok. Szukamy przeciwników. Może nie powinienem tak za bardzo do przodu wybiegać, bo to się może na nas trochę zemścić. Gdzieś jakiego fajnego robota mamy, Wojtek? Wiesz, jak się nazywa? Nie. Spark. Tak jak iskierka. A ten mały robocik, dlaczego lata za nim? Ten mały, bo to jest jego przyjaciel, który robi różne fajne rzeczy też podczas potyczki z obcymi. Potrafi wybuchnąć, potrafi przyjąć komputer. Przyjąć komputer? Tak, przyjąć komputer. To znaczy nie tak przyjąć, że przyniesie nam do domu i będziemy mieli kolejny komputer w domu, chociaż byłoby to miłe, nie? Moglibyśmy żyć ze zbierania komputerów. Gdzie ją ustawimy, Wojtek? Gdzie ustawimy tego zielonego, tą zieloną żołnierkę? Gdzie byś ją ustawił? Ja bym ją ustawił... No gdzie byś ją ustawił? A mogę gdzie chcę? Możesz gdzie chcesz. No to nie wiem. Tam koło tych? Tutaj? Dobra. Niech będzie. Na szczęście nie znaleźliśmy przeciwników. Dobra. To może Liana Jensen, kryptonim Młot. To może wsuniemy się do przodu, to wtedy tutaj, będą. Do przodu? Czy tutaj, koło tej takiej nie, ubranej w mięso? Chodziło mi tam bardziej do przodu, tam znajdziemy może tutaj mówisz? O tu może, co?
No. Może być? Dobra, to tutaj spróbujemy. Uważaj, bo jak cię przeciwnicy znajdą, nie będziemy. No ja się nikogo nie znaleźliśmy. Ale słyszysz kogoś? No na razie to nawet nie słyszę, żeby ktoś chodził. Jest cisza, spokój, stoimy, mokniemy. No, długo trwało przeliczenie tutaj naszych przeciwników. Ja się trochę tego boję. Mówiłem, że tutaj będzie dobre miejsce do ustawienia się. To ja się tego trochę boję. Ale to chyba mniej straszne niż sen z Zuzą, który miałeś dzisiaj wieczorem, co? Mówiłem, że tu będzie dobre miejsce na ustawienie naszej snajper, ale figa z Makiem Pasternakiem, bo niestety mamy tutaj wszystko zasłonięte. Tu wygląda na dobrą miejscówkę. Nie, tu będziemy mieli zasłoniętą linię strzału przez wieżę. Najlepsze miejsce chyba będzie tylko tutaj na górce. No nie jest to szczęśliwe ustawienie terenu do prowadzenia działań. Ale spróbujemy. Słucham? Ale spróbujemy. Ale spróbujemy, oczywiście zawsze można spróbować, nie ma się co poddawać. Słyszysz to kroki. Gdzie tutaj mamy wejście na górę jakieś? Chyba z tej strony mamy, więc może sobie podejdźmy tutaj na razie, na spokojnie. Sparkowi w sumie to nie będzie przeszkadzało, czy on nie będzie potrzebował drabiny, bo ma w nogach silniczki rakietowe, będzie mógł polecieć. O, zobaczysz jak Spark lata. Ten jego robocik? Słucham? Ten jego robocik, tak? Tak, to ten... Nie, to ten duży robocik, a to jest jego mały robocik. Coś jak tata i synek. Może dzisiaj będę go nazywał Wojtek, co? Tego małego robocika. No i nasza snajper. Dlaczego tak się pojawiło? Bo czasem gra nam serwuje takie animacje, wiesz, żeby się przyjemniej grało. Żebyśmy nie widzieli ciągle tego samego, ale żeby odwrócić trochę naszą uwagę. Okej. Okay. Wejdziemy sobie może na górę. Na razie tak... A kim? No właśnie zastanawiam się kim. W tej turze na razie nie będziemy wchodzić na górę, bo jeżeli Akemi postawię tutaj na górze i kogoś znajdzie i będzie musiała, zostanie wykryta i będzie prowadziła ostrzał, to zablokuje nam wejście na górę, bo będzie stała tutaj, widzisz, jest taka drabinka w tym miejscu. I później żołnierze nie będą się mogli wspinać. Na razie podejdziemy sobie po prostu tutaj bliżej. Nasza snajper może sobie stanie tu. Obawiam się, że cały komitet powitalny czeka na nas gdzieś tutaj, w tym miejscu. A my tak zza tej górki, jak Hans z okopu wyglądamy. Dobrze, podejdźmy sobie, przyszykujmy nasz zespół do wejścia. A robocik leci. Tak, ustawimy ich tutaj, wiesz, tak blisko, żeby w następnej turze mogli wygodnie zająć sobie pozycję. Tato, to może sprawdź robotem, czy tam nikogo nie ma, żeby... Wiesz co, to może zrobimy w następnej turze, co ty na to? Dobra, ja się robocika damy tu. Fajnie wygląda jak. Ładny jest, nie? Taki wypolerowany, fajny. No i fajnie jak on tak chodzi, to wtedy zanim się takie niebieskie coś pojawia. Affirmative, covering now. Hostiles on the move. Aktywność. No i czekamy, zobaczymy czy ktoś się pojawi. Ale jak zniszczy... Uwaga, 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 bo patrzę na kamerę. A, trafiłem w nos. Zobaczysz jeszcze raz? Uwaga. Dobrze, zaczniemy od Akemi. Ale mieliśmy wlecieć i sprawdzić robocik. Tak, będziemy teraz wchodzić. A robotem chcesz sprawdzić? Tak. A jak? No, na przykład o tak, o tu go możemy postawić. Dobra? Tak. Leć. Widziałeś jakie ma rakietki fajne? Uhuhu. Co uhuhu? To żeśmy sobie przeciwników znaleźli. Gdzie? Ładnie. Zobacz, tutaj są, widzisz? To jest strażnik, taka kulka. W środku jest żołnierz ufoków i tutaj jeszcze kogoś mamy. Kto by widział strażnika kulka? No właśnie ty go widzisz. To jakby... Dobrze, podejdziemy sobie Akemi tutaj. To jakby jakaś, no nie wiem, posypka pilnowała drzwi. A teraz już widać więcej. Mamy dwa upiory. Widzisz, tutaj są dwa upiory, a tutaj jest strażnik. Strażnik kulka posypkowa. Tutaj może ustawimy naszego grenadiera. Musimy się przygotować na następną turę, na starcie, tak żeby było jak najbardziej efektywnie. Może następnego postawimy, no nie wiem, koło tego robota? Tutaj naszą drugą grenadier postawimy. Grenadier?
I naszą snajper. Dobrze by było zająć jakieś ciekawe miejsce. To. A ja tak? Myślałam, że snajper to ta z różowymi włosami. Mhm. Ta z różowymi włosami? Tak. Nie. Ale ja tak. A mamy tutaj kogoś z różowymi włosami? Tak, tamtą tam. Oho. No nie jest to najlepsze rozegranie. No. Zostaliśmy zauważeni i to przez całą grupę przeciwników. A kto to dobrze, za jeden? Wojtusiu, mam tylko taką prośbę, kochanie. Mhm. Nie klasz przy mikrofonie, bo straszny hałas się robi, wiesz? Kulka przeciwnik. Co robi kulka przeciwnik? Straciliśmy element przewagi, niestety. Będą się działy ciekawe rzeczy. Co to jest za jeden? To jest kapłan, to jest czyściciel. Tam jest kodeks. No tak, zobaczmy, kto ma możliwość zrobić coś ciekawego. No i tutaj mamy możliwość rzucenia wabika. Możliwość strzału. Nie jest jeszcze tak źle. Mogło być gorzej. I zaraz będzie gorzej. Zastanówmy się, kogo możemy zaatakować. Tutaj możemy zaatakować tylko czyściciela na razie. To zaatakuj. Nie, musimy zaplanować wszystko, wiesz? Najgroźniejszym przeciwnikiem dla nas teraz... To jest kulka. Słucham? To kulka. Nie, właśnie nie kulka. O, ten będzie najgroźniejszym przeciwnikiem, kodeks, bo będzie nam w stanie zablokować broń. No tak. Jak nam zablokuje broń, to będzie rzeczywiście bardzo, bardzo ciężko. Dobrze byłoby gagatka zamrozić, tylko go niestety chyba nie sięgniemy tutaj bombą zamrażającą. Gagatek? Mhm, jesteśmy chyba za daleko. Podejdź niestety. Troszkę może bliżej. Zobaczymy, może się uda. Nie, niestety nie jesteśmy w stanie go sięgnąć tu. To może spróbuj podejść. Wiesz, został mi jeden ruch, mogę zużyć jeden ruch. I jak zużyję ten jeden ruch, to nie będę mógł już strzelać. Chociaż mogę wykorzystać sobie tutaj więź albo pracę zespołową i przydzielić jeszcze ten jeden ruch, ale wolałbym sobie zostawić tą możliwość narzucenia wabika, chyba że tutaj mamy jeszcze wabik. Nie, tutaj wabika nie posiadamy. Niestety. Mamy tylko rozładowanie kondensatora. Więc rzut wabikiem będziemy sobie musieli pozostawić. Na razie spróbujmy w ten sposób. Odsuńmy naszą... To może ta, która jest na dole, przejdzie gdzieś w ukrycie i... Na razie zrobimy tak. Zrobimy sobie pracę zespołową z naszą snajper. Okay. Da nam to jeden punkt ruchu. Dobrze. Teraz zrobimy sobie błyskawiczne ręce. Błyskawiczne ręce? Tak, błyskawiczne ręce. To jest taka akcja, która nas nic nie kosztuje. Strzelimy sobie tutaj do tego pojemnika na paliwo, który powinien tutaj wybuchnąć. Tak zrobimy. Bardzo dobrze. Zobaczymy teraz, mamy też taką zdolność zamrażania. Fajnie by było, gdybyśmy mogli zamrozić. Na przykład kodeks, gdybyśmy mogli zamrozić. Może nam się to uda. Udało się zamrozić kodeks, jest. Teraz wachlarz ognia. Dobrze by było, gdybyśmy jakiegoś przeciwnika mogli tutaj zlikwidować. Możemy tutaj strzelić. Tutaj mamy za 70 do upiora. Za 65 do strażnika. Może będzie szansa na to, żebyśmy jednak coś tutaj zdziałali jeszcze. Możemy przeciążyć naszego robota Sparka, wiesz? A co? Wtedy dostaniemy dodatkowe punkty ruchu. Spróbujemy teraz użyć takiej wielkiej bomby, która tutaj jest. Żeby zniszczyć strażniczka. Żeby zniszczyć jak najwięcej. Tutaj odbilibyśmy strażnika i wieżyczkę na górze. Niestety wszystkich tutaj nie złapię, a może złapię. Tak, chyba będzie najlepiej. Zobacz, jaka fajna bomba zaraz poleci.
Patrz, jaka kulka pełna niespodzianek. Ho, ho, ho. Ho, 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 nie? A dlaczego to się nie zniszczyło? Ale za to jest... Zniszczyliśmy tutaj wieżyczkę. Odebraliśmy strażnikowi trochę energii. Teraz tak, moglibyśmy zrobić pojedynek. Załatwiłoby to pewnie wtedy upiora, elitarnego żołnierza, kapłana niekoniecznie. Kodeks byłby już trafiony na następną turę. Upiór też. Albo moglibyśmy teraz skorzystać z wachlarza ognia. Ja wolałbym i wachlarz ognia moglibyśmy użyć na... Teraz zobaczymy tylko, czy trafimy. Uda ci się. O, jest mała szansa, że trafimy strażnika. Tato, użyjemy uda sobie ci się, wierzę w ciebie. Słucham? Uda ci się. O, żeby to tak wszystko było łatwo. Użyjemy sobie pojedynku na razie. I zrobimy sobie tutaj pojedynek ze wszystkimi. O, spróbowaliśmy do strażnika niestety. Target neutralized. No nie poszło tak źle. Teraz możemy spróbować zrobić tutaj rozładowanie kondensatora. Mamy taką zdolność u naszej specjalistki. Tylko pytanie, czy obejmiemy nią i kodeks i tutaj kapłana. Niestety nie. Więc może spróbujemy użyć rozładowania kondensatora. No tak daleko to nam już Gremlin nie poleci. Nasz taki też mały robocik. Więc może spróbowalibyśmy rozładować kondensator tutaj na kodeksie. Mielibyśmy jednego przeciwnika z głowy na następną turę. Okej. Tutaj też byśmy w sumie jednego przeciwnika załatwili. Ja wolę kodeks. Dobrze, załatwimy sobie kodeks. Yay. Niech będzie. Full charge! Dlaczego on się uwolnił? Słucham? A dlaczego on się od tego zamrażatora czy czegoś tam uwolnił? Dlaczego się uwolnił? Dlatego, że żeśmy już kodeks zniszczyli. To jest taki komputerowy przeciwnik, więc jak przeciwnika już zniszczyliśmy, to on już nie musiał być zamrożony, wiesz? Zobaczymy, na kim możemy zrobić cięcie. Cięcie moglibyśmy zrobić tutaj na czyścicielu, tylko czyściciel może wybuchnąć. Ale myślę, że jest to ryzyko, które warto podjąć. Tak, żebyśmy jak najwięcej przeciwników tutaj sobie zlikwidowali. I tak chyba zrobimy. Użyjemy tutaj zdolności żniwiarza, skoro żeśmy już troszkę skwasili rozgrywkę. I zaczniemy cięcie od czyściciela. O, mamy jeszcze kolejnych przeciwników. No to już chyba wszystkie grupy żeśmy zaangażowali. Nie wiem dlaczego nasza... O! Jest. Na szczęście nie wybuchł. Dobrze. O, tutaj mamy jeszcze kolejnego. Zobaczymy, co ci zrobią. Ruszają. Mhm, tak, teraz możemy zrobić kolejne cięcie. Tutaj może sobie zlikwidujemy przeciwnika jednego. Będziemy go już mieli z głowy. Mamy go. Tak, jeszcze podniesiemy tą znajdźkę, bo coś zgubił. Mamy jedzeń z alejum, doskonały miękki sposób, archiwum danych obcych i jedzeń z alejum. Wiesz co, Wojtusiu? Opa, chodź, podsunę cię tutaj trochę. Bardzo ładna znajdźka. Teraz zobaczymy, co dalej możemy jeszcze wyczarować. Coś. O, ho, 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 ho. To wpadliśmy jak śliwka w kompot. Wiesz co, Wojtusiu, przesuń się tak troszeczkę. O, dziękuję ci bardzo. Kolejny strażnik. Zobaczymy, kogo jeszcze możemy ściąć. Mamy dwóch strażników. Tutaj i tutaj mogę zrobić ścięcie. No pięknie. Myślę, że jeszcze moglibyśmy trochę poszaleć tutaj. Gdybyśmy tutaj zrobili bombardowanie. To byśmy załatwili dwóch strażników. To właśnie tak się zastanawiam, wiesz? Dobrze by było jednak tutaj jeszcze przeciwników trochę
trochę pozałatwiać. I rozweselić? Tak, troszkę by było dobrze tutaj przeciwników rozweselić. Zrobimy tak. Tutaj zrobimy bombardowanie. Dlaczego nie mogę? Mogę. Pytałeś się, po co ta kulka? No właśnie po to, mój drogi. Teraz przełączymy się jeszcze raz na żniwiarza. Oj, myślałem, że będę mógł zrobić cięcie tutaj dla kapitana. Niestety chyba nie mogę. Niestety chyba nie mogę. Dlaczego? Bo jestem poza zasięgiem, wiesz? Mogę tylko tutaj oddać strzał. Fuh, troszkę szkoda. Dlatego może skorzystamy sobie z furii tutaj. Użyjemy ataku furia. Ten robot próbował do nas strzelić. Dobrze, mamy ciągle jeszcze umiejętność żniwiarza. Teraz powinniśmy móc załatwić tego oficera. Tak jest. I zobaczymy jeszcze, jak nasza zdolność tutaj strzału wygląda. Tak chyba byłoby najlepiej, bo tam się skrył jeden z żołnierzy. To nie byłoby chyba złe użycie tej zdolności. O tak. Tak zróbmy. Time to shred. Żeśmy tam mecha nie trafili jednak. Dobrze. Tutaj będziemy na pewno strzelali wabik. Myślę, że teraz powinny chyba polecieć dwa wabiki tutaj na tą planszę. Ile wabików będziemy mieli? Tutaj mam jeden wabik, tutaj mam drugi wabik. Jeden wabik jeszcze gdzieś powinienem u któregoś z żołnierzy mieć. Być może wziąłem tylko dwa ze sobą na misję. Podwójny atak. No, bardzo, bardzo niska szansa na trafienie. Zobaczymy, dokąd nam tutaj doleci granat. No, daleko nam nie doleci. Tak, to jest chyba moment na użycie wabika. Jednego i drugiego. Jeden rzucimy sobie tutaj. Po to, żeby strzelali do wabika, a nie do mnie, wiesz? A drugi rzucimy sobie tutaj. Mam nadzieję, że uda nam się wyjść jakoś z tego całego zamieszania. Bo on się zamienia w te ludziki. Mamy pierwszy strzał do wabika. Będzie strzelał, czy będzie... Niestety będzie strzelał. Jest kolejny strażnik. Kiepsko. Kiepsko, tato. Wabik wytrzyma jeszcze tylko jeden strzał. No, liczyłem na trochę więcej. Zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Kiepsko, tato. No, nie jest wesoło. Dobrze, więc słuchajcie, teraz mamy tak. Wiemy już, co powinniśmy zrobić. Musimy zniszczyć kapłana. A gdzie kapek? To bezdyskusyjnie w ogóle.
zostajmy sobie na razie tutaj. A gdzie kapek? Jest, o tutaj widzisz. Użyjemy do tego celu protokołu bojowego. Mam nadzieję, że będziemy mogli sięgnąć kapłana. Niestety nie. Fuh. To bardzo, bardzo kiepsko jest. Będę musiał to zrobić z Parkiem. Musimy uwolnić naszą snajpę, nad którą ten kapłan przyjął kontrolę. 90-76. Obyśmy trafili. Jest. Trafienie. Trafienie za ile? To uwolni naszą snajpę. Świetnie. Teraz. Teraz musimy mądrze wykorzystać nasze zdolności. Poczekaj, bo tu się obok klawisz nie widzę. Dziękuję ci bardzo za łapki. To będzie chyba dobre miejsce do tego, żebyśmy sobie stanęli. I'll take the high road. A ja wiem, że to hak. Czy mam gdzieś jeszcze wabik, tak żebyśmy mogli go użyć? Nie, miałem tylko ze sobą chyba dwa wabiki, dokładnie tak. Trzeba będzie pomyśleć, jak tutaj gagatków załatwić. Wachlarz ognia. Mogę go użyć na upiorze, na elitarnym czyścicielu. Tutaj jest kolejny. Ciężki mech. Strażnik. Niestety nie widzę. No nic. Skorzystamy sobie z wachlarza ognia i użyjemy go. Na strażniku. Gdzieś tutaj jeszcze jednego strażnika widziałem. Chyba tutaj. Tutaj skorzystamy sobie z wachlarza ognia. No to go niestety nie zabiło. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Mamy jeszcze umiejętność Celi. A co to seria? Seria to jest taka umiejętność naszej snajperki, która powoduje, że jeżeli likwidujemy przeciwnika, to dostajemy jeszcze jeden dodatkowy strzał, wiesz? Jej. O, tutaj możemy czyściciela zdjąć. Pięknie. Target eliminated. Teraz kogo? Mecha niekoniecznie zdejmiemy. Strażnika tutaj też nie. Tutaj czyściciela też nie. Ale tego strażnika możemy załatwić. Oj, oj. Kto by pomyślał, że spadniemy. To otrzymaliśmy dwa obrażenia niestety. Tutaj widzę elitarnego tarczownika. Oj, będzie się działo. Tutaj mamy upiora. Mamy też protokół przechwytujący. A co to protokół? To jest taki protokół, który pozwala nam przechwytywać mechy, wiesz? Tutaj mamy pracę zespołową. Tutaj już praca zespołowa chyba nie została. No właśnie, nie została nam praca zespołowa. Słucham, Wojtusiu. To na drugi raz weź wszystko po 10. Na drugi raz weź wszystko po 10. Dobrze by było, gdyby tak można było zrobić, wiesz? A nie można? No niestety nie, kochanie. A dlaczego? Kogo powinniśmy w następnej turze zdjąć? Strażnik będzie na pewno bardzo takim przeciwnikiem, który napsuje nam dużo krwi. Uruchommy sobie na razie strzelanie w biegu. Strzelanie w biegu może pozwoli nam załatwić tutaj. O właśnie. Stańmy sobie tu. Spróbujemy zdjąć. Spróbujemy skorzystać tutaj z szybkostrzelności i zdjąć tego tarczownika. Zobaczymy, czy nam się uda. A co to jest szybkostrzelność? Oddajemy dwa strzały. Dzięki temu, że zlikwidowaliśmy tego pomagiera u foków, to nasi przeciwnicy stracą premię do osłony, którą mieli, wiesz? Dzięki temu być może uda nam się zastrzelić teraz mecha.
Jest. X-ray neutralized. O, mamy jeszcze darmową akcję. Tylko nam to chyba niewiele dało. Ale skorzystamy sobie z darmowego przeładowania. Teraz do kogo powinniśmy strzelać? Tutaj? A widzicie? Czy tutaj? Tu jest przeciwników, będzie groźniejszy. Atak. Może załatw tego, który ma... Spróbujmy tutaj użyć podwójnego ataku. Może załatw tego, który ma... Może trafimy. O! Jednego przeciwnika mamy mniej. Dobrze. Ty to może spróbuj trafić tego, który ma więcej życia, dlatego że wtedy... No spróbujemy, wiesz? Na razie przekażemy sobie tutaj jeszcze pracę zespołową. Tutaj może użylibyśmy granatu. Musimy dobrze przemyśleć sobie teraz akcję, wiesz? Tutaj mamy podwójny atak i tutaj mamy... Tutaj nie mamy podwójnego ataku niestety. Tutaj mamy tylko podwójny atak. Więc może zrobimy tak. Tutaj zrobimy strzał. Może trafimy. Traf. Tak, to jest trafienie. It hit the plate. Teraz tutaj możemy użyć podwójnego ataku. Weapons burning ammo fast. Jest, teraz zobaczymy, jak nasza druga żołnierz będzie strzelała. Wspaniale. Jest fajniej niż wspaniale. Podejdźmy sobie naszą łowczynią w to miejsce, ponieważ będziemy mieli możliwość skorzystania z huraganu stali. A oni cię nie widzą i nie atakują? No właśnie, widzisz, tak to jest niestety. I teraz tak, moglibyśmy tutaj oddawać strzał. I tak spróbujmy zrobić. Może trafimy. No i mamy jeszcze serię, więc wejdziemy sobie w długą wartę. Co to długa warta? Długa warta to jest taka opcja, Wojtusiu, kiedy nasz żołnierz pilnuje pola walki i jeżeli zauważy jakiegoś przeciwnika, który coś próbuje zrobić, to wtedy stara się go zlikwidować. A tu wejdziemy sobie też w tryb warty. Został nam jeszcze teraz tylko jeden przeciwnik. Zobaczymy, co on będzie robił. Starał się poruszyć, więc nasza snajper będzie strzelała do niego. Spudłowała, ale zdziałała kolba. Ok. Udało nam się pokonać wszystkich przeciwników. A ta gwiazdka chociaż... to co znaczy? Słucham? Ta gwiazdka to jest takie miejsce, w którym musimy stanąć, żeby wykonać misję, wiesz? Teraz podłożymy tutaj ładunki wybuchowe. A dlaczego to było X4? X4 to jest taka nazwa ładunku wybuchowego. A teraz będziemy się ewakuować z planszy. Tylko zanim to zrobimy, to użyjemy sobie zdolności regeneracji. Wyślemy naszego latającego robota, żeby uleczył naszych żołnierzy. Wszystkich? Mhm. Wszystkich, którzy zostali ranni. Akurat tutaj dwóch żołnierzy naszych tylko zostało rannych. Ale radziliśmy sobie całkiem dzielnie. Wezwiemy teraz naszą strefę ewakuacji. Ustawimy ją sobie w tym miejscu. A nie możesz tu na górze? Wiesz co? No, mogłem na górze, ale tutaj tak wszyscy żołnierze będą mieli możliwość dojść po prostu, wiesz? No problem, boss. Rolling. Zobaczymy, czy jeszcze jakieś może posiłki przeciwników przybędą. On your order. Come get some.
Overwatch. Ever vigilant. O, widzisz, przybywają. Ale my im chyba zwijemy. Co ty na to? Tak. Zagramy im na nosie? Tak. Czy spróbujemy na nich jeszcze, z nimi jeszcze powalczyć? Zagramy im na nosie. Zagramy im na nosie, dobra. Twoja decyzja. Scanning approach vector. Heading out. Already there. Mam nadzieję, że wszystkich ewakuujemy. Tak, to są już chyba wszyscy nasi. Teraz wszystkich wysyłamy. Zobacz, jakie spaghetti zwisa z nieba. Gdzie? Widzisz? O. A co to spaghetti? Nie wiesz, co to jest spaghetti? Nie. Nie wiesz, co to jest spaghetti? Twoja ulubiona potrawa w na szkolnej stołówce i w domu. Nie, nie wiem, co to jest spaghetti, ale jej lubię. No właśnie. Zobacz, jaki klusek zwisa. Patrz. Patrz, jak go wciąga. A z czymś te kluski są? Co to jest, tato? Niespodzianka. To był ładunek wybuchowy, który podłożyliśmy, wiesz? Teraz zobaczymy, ile nasi żołnierze będą odpoczywać. 3 dni. Obstawiasz 3 dni? Zobaczymy zaraz, ile będzie. Mamy 2 żołnierzy jadnych. Może rzeczywiście. A ile to nagrywaliśmy? Słucham? Ile to nagrywaliśmy? A zobacz, ile tam jest minut nagranych. 36. 36 minut mamy już nagrania. 36. Ile będę odpoczywać? Teraz zobaczymy. Nam się wszystko wyświetli, kochanie. Piąteczka. Nagraliśmy? Patrz, 3 dni, rzeczywiście. Ty mówiłeś 3 dni czy 2 dni, Wojtku? 3 dni. 3 dni, zgadłeś, świetnie. A co wygrywasz? Ale co mam wygrywać? No bo zgadłeś, to co wygrywasz? Chciałbym... Mogłeś powiedzieć, tato, jak zgadnę, to wygrywam na przykład czekoladę. Co byś chciał? Żeby... Tylko w ramach możliwości naszego skromnego budżetu. Bing bong, czas się skończył. Następna okazja za tydzień. To chciałbym czekoladkę. Czekoladka, ale wiesz, że cię brzuszek boli? No ale możemy zaryzykować czekoladę. Albo nic nie chcę. A jeden będzie nawet 6 dni. Tak, nasza snajper będzie 6 dni musiała się leczyć. Dlaczego? Ale misja poszła bardzo ładnie. Ja uważam, że nam się udało. Mimo, że wdepnęliśmy, znaleźliśmy przeciwników. Zamiast to my zrobić im zasadzkę, to oni zrobili nam. Potem znaleźliśmy jeszcze kolejną grupę przeciwników, więc zamiast się ich zrobić mniej, zrobiło się ich więcej. I jeszcze udało nam się zdobyć 2 rdzenie zalewium, doskonały miękki spust, archiwum danych obcych i mózg kodeksu, tego robota takiego. I udało nam się zdobyć, wiesz co, tato? Słucham, Wojtusiu. Udało nam się też zdobyć... A właśnie, co nam udało się... udało nam się zdobyć Super 2 Strażnicy. Super 2 Strażnicy nam się udało zdobyć. Chyba tak. Chociaż nie wiem, o co ci chodzi, ale nam się udało. Strażników udało nam się. A, te 2 kule wielkie rozwalić. No, to są trudni przeciwnicy, wiesz? Dlaczego? Wiesz co, dlatego, że mają dużo punktów życia i trzeba do nich długo strzelać, żeby ich pokonać. Ale nam się na szczęście udało. Poszło jak buka z masłem. Jak buka z masłem? Jak buka po lodzie chyba. Dobrze. Bierzemy się za zarządzanie. Postępy projektu Avatar zostaną zmniejszone tutaj o 3 kreseczki. A dlaczego? Dlatego, że zniszczyliśmy obcym najeźdźcom placówkę, w której prowadzili swoje badania i wtedy jak im niszczymy taką placówkę, to im jest trudniej prowadzić te badania i oddala się od nich zwycięstwo. Co my teraz będziemy robić? Pancerz... Ale 2 odcinki nagramy? Nie, zwykle nagrywam, Wojtusiu, 1 odcinek taki, gdzie mamy misję, a później mamy takie zarządzanie na planszy. Pytanie, czy chcesz sobie oglądać, jak tutaj zarządzam na planszy? Bo dla ciebie tak. Chyba najciekawsza była misja. Nie, dobrze. Też zarządzanie będzie
No to świetnie, to popatrzysz sobie na takie strategiczne zarządzanie. Pojawiła nam się misja, którą możemy skanować. To jest taki już nowodny łup, gdzie mamy możliwość odnalezienia jakichś losowych znalezisk. To jest czasem fajna rzecz. Za 8 dni. Tak, 8 dni musielibyśmy spędzić na skanowaniu, ale ja chciałbym nawiązywać kontakty z kolejnymi tutaj regionami. Może tutaj byśmy nawiązali sobie kontakt. Mielibyśmy ten region tutaj w tym miejscu dostępny. Tak. Myślę, że nie byłoby to złym pomysłem. Ile informacji potrzebujemy? Potrzebujemy 80 jednostek informacji, a mamy tylko 25 jednostek informacji. No właśnie, dlatego będziemy musieli poprowadzić badania za informacjami, więc może na razie wybudujemy sobie tutaj przekaźnik ruchu oporu. To nam da więcej zasobów. To potrwa 7 dni tylko skanowanie. Nie 7, ale aż. O, i mamy kolejną misję, na którą musimy się przygotować. Obcy zaatakowali jedną z siedzib naszego ruchu oporu i będą próbowali nas wygnać z jakiegoś regionu. Przeciwników będziemy mieli chryzalidów, strażników, sektoidów, elitarnych oficerów, elitarnych czyścicieli i elitarnych lansierów. Pewnie nie wiesz, o czym mówię. Wiem, to są przeciwnicy. To są ci przeciwnicy. Dobrze, oczywiście, że zatwierdzamy tą misję, bo trzeba nieść pomoc naszym oddziałom. A teraz będziemy ją robić? Wiesz co, teraz przygotujemy naszych żołnierzy i w następnym odcinku będziemy nagrywać kolejną misję. Chciałbyś nagrać kolejną misję ze mną? Tak. To świetnie, tylko wiesz co, Wojtek? Co? Będziesz musiał usiąść na krześle obok, bo tak mi wysiedziałeś kolano, że właśnie mi ściepło i nie czuję, że mam nogę. Czuję się trochę jak pirat, wiesz? Tak mi noga ściepła. Kogo ze sobą zabieramy? To może być bardzo ciekawa misja. Na pewno... Robota zostawmy. Podoba ci się robot? Powiem ci, że mi też się podoba. Kogo moglibyśmy ze sobą zabrać? Mamy tak, dwóch grenadierów. Może zamiast tutaj grenadiera wzięlibyśmy sobie też grenadiera, tylko Shivani Pawar byśmy ze sobą zabrali. Zobacz, ona śmiesznie tak wygląda. Tutaj wzięlibyśmy sobie może snajpera, który dawno już z nami nie latał na misję. Nazywa się Dziesiątka. Tutaj naszej specjalistce damy odpocząć. Na jej miejsce złapiemy sobie... Właśnie, kogo byśmy złapali? A możemy tego... Nie, do góry od jedno. Kogo? Tego z tą czaszką. O to? Nie. O tutaj? O to. Tak. Zobacz, pułkownik Dragunowa jest niestety w szoku, to potrwa 2 dni, więc niestety nie możemy zabrać jej na misję, wiesz? A tego jeszcze do góry? Tutaj? Ona była z nami na ostatniej misji i zobacz, jest troszeczkę zmęczona, widzisz? Więc później nam po prostu będzie spała przez kilka dni i odpoczywała. Dlatego chciałbym jej dać troszkę odpocząć. Zrobiła dobrą robotę na ostatniej misji. Nie tak to chodzi mi o to. Nie, na to, o to. Zobacz, ja ci wyświetlę wszystkich. Zobacz, tutaj widzisz, jak nie jest podświetlony tak na jasno, Wojtusiu, to nie mogę go zabrać na misję, bo jest albo ranny, albo jest na tajnej operacji, albo jest zmęczony i wtedy nie mogę go przydzielić na misję. Ale może taki żołnierz ci się spodoba. A może z takim tak. Futerkiem. Może tak. No, Pratala moglibyśmy ze sobą zabrać. A czy on nie śpi tak, wiesz? Tak. Czy on nie śpi? No czasem też się robi zmęczony. Zobacz, tutaj ma cały zielony pasek, jest wypoczęty na misję, widzisz? Robot za to się w ogóle nie męczy. Tak to już jest z tymi robotami. Męczył się troszkę. Nie, tutaj jest robot, zobacz. Tutaj jest Spark, widzisz? W tym miejscu jest Spark. Tylko nie mamy żadnej łowczyni na misji. O! Więc może na misję zabralibyśmy ze sobą jedną łowczynię chociaż. Albo łowcę. Łowcy teraz. Zobaczy, a co tam było z Wojtek, proszę cię, nie krzycz, kochanie, bo ten mikrofon dobrze zbiera, wiesz? Później mi tutaj będzie. A co to jest ta flaga naszej Polski? A to jest nasz grenadier z Polski, nazywa się Maciej Nowak. Jest w naszym zespole. Ostatnio, na ostatniej misji miałeś go okazję oglądać. Jest teraz zmęczony, przez 3 dni będzie zmęczony. A my sobie złapiemy. O, tutaj mam jedną łowczynię dostępną, zobacz, taką fajną mam. O, ja ją widziałam z takimi tu... A nie. Na jednym ze zdjęciach robiłem odcinek chyba, prawda? A nie, bo ja widziałam takiego chłopca. Ja widziałam tego chłopca, który miał taką samą maskę, tylko że pomarańczowo-niebieską. Tak? Tak. Tylko... Zmienimy jej pancerz.
Dam jej taki pancerz mięsny. Zobacz, wygląda jak kotlecik, nie? A dlaczego dajmy jej mięso? Nie damy jej mięso, tylko pancerz mięsny jej damy. A dlaczego? Bo to jest taki pancerz z takiego obcego, który był bardzo umięśniony, wiesz? Przerobiliśmy go na pancerz. Teraz tak wyglądamy, jakbyśmy się szynką obłożyli. Ale to dobrze. To będę mógł się dziś obłożyć szynką? Ty się przy graniu z tobą na Xboxie? Przy graniu na Xboxie, czy będziesz się mógł włożyć szynką? Tak. Nie wiem, co mama na to powie, Wojtku. Co mama powie na to, jak zobaczy się obłożonego szynką, co? Tato, kto to jest? Proszę go wygnać z domu. Proszę go wygnać z domu. A ja powiem, wygnać mamo, z domu? To ja, szynkopłat. Szynkopłat. Oj, mam brzdący. Szynkopłacie. Pozmieniamy broń, tak żeby było dobrze. A jest wyspany? Słucham? Jest wyspa. Poczekaj. Bo teraz tak. Tutaj założyliśmy kombinezon, którego ja bym chyba nie chciał mieć. Tutaj chciałbym mieć tak. Apteczkę. A dlaczego babik. Apteczkę? Bo się może nam czasem na misji przydać, wiesz, kochanie. A dlaczego wszystkiego masz po jeden albo zero? No bo niektórych rzeczy nie potrzebuję więcej, wiesz. To wabik weź. Bardzo dobry pomysł. Zabierzemy wabik w takim razie. Świetny pomysł. Powiem ci, że nawet o tym myślałem, wiesz? Wiem, właśnie to chciałam teraz powiedzieć. Teraz tak, Piotr będzie miał wabik i będzie miał jeszcze pociski niebieski ekran, które dobrze sobie radzą z robotami. Świetnie. A będziesz miał w ogóle na tamtej misji jakichś robotów? No tak. Czy będę miał jakichś robotów na misji? Tutaj weźmiemy sobie może kombinezon. Właśnie, jaki kombinezon byśmy sobie złapali? Ten? Tak. A co myślisz o takim kombinezonie? Ten jest fajny, nie? Tak. A z broni złapiemy sobie. Właśnie, co sobie złapiemy z broni? Tego. A może taki kajak? Zobacz. Mieliśmy go na poprzedniej misji, był całkiem niezły. Ale teraz na tej misji też go chyba mieliśmy. No na poprzedniej misji go mieliśmy. Czyli na tej. Jaki chcesz karabin zabierać? Taki czy... czy taki karabin chcesz zabierać? Albo taki może. O taki chcesz, dobra. To tutaj złapiemy sobie pistolet strażnika cienia, niech będzie. I złapiemy sobie jeszcze pociski przeciwpancerne. A wabik? No wabika tutaj już nie zmieścimy, ale zobacz, będziemy mieli chyba aż 3 wabiki. Popatrz, tu 1, 2, 3 wabiki będziemy mieli. Widzisz? To sporo, chyba nam wystarczy na tą misję, wiesz? Uh-huh. 3 wabiki to jest takie minimum. Potrzebujemy też trochę innego sprzętu. Tu jeszcze mamy wymienioną broń, tu mamy wymienioną broń. Tutaj by się przydało nam wymienić broń. Haczyk? Wiesz co? Tutaj mamy taką niezłą broń. O, to sobie złapiemy. Ui, zakręcę, zatańczę dla ciebie. Dobra. No to mamy gotowy zespół i będziemy ruszać na misję. Przed nami operacja, która będzie się nazywała Tonący Ołtarz. W operacji wezmą udział dział Pratal, Xavier Durant, kryptonim 10, nasz drugi snajper. Carlos Ruiz, który jest ma kryptonim Spopielacz i jest naszym specjalistą. Oczywiście Spike, bo go lubimy. Shivani Paweł, której dawno nie było. I Abe Mensza, nasza łowczyni. Zapraszam na kolejny odcinek XCOM, to będzie 72 już gameplay, który rozegramy razem? Tak. Tak, dobrze, rozegramy go do razem. Do widzenia. Do widzenia, trzymajcie się, do zobaczenia, hej. Włączyć guzik? Słucham? Włączyć A chcesz guzik. Jakiś guzik włączyć? Tak. To naciskaj tam ten czerwony.